Chcecie bajki? Oto bajka, a przed Wami poczytajka. Warto czytać razem, bo wspólne czytanie rozwija. Pomaga budować i zachowywać relacje między ludźmi. Bawi, uczy, relaksuje. Słuchanie czyjegoś głosu ma bardzo dobry wpływ na innych. Nie tylko na dzieci, również na dorosłych. I dzisiaj w pomysłowym kufrze zapraszam Was na pierwszą poczytajkę. Skoro pierwsza poczytajka, to chciałabym Wam powiedzieć o książce, która jest dla mnie ważna. Dla każdego dziecka, a potem dorosłego, są pewne książki, które zapadają w pamięci. Dla mnie jedną z takich ważnych, ciekawych książek jest opowieść pani Lucyny Krzemienieckiej pod tytułem O kuchciku, o nadziei i o drzwiach zamkniętych. Książeczka została wydana dawno temu, w 1972 roku. To bardzo dawno. Nawet mnie wtedy jeszcze na świecie nie było. Przepiękne obrazki narysował Zdzisław Witwicki. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. Czytała mi ją babcia, czytała mama, oglądałam ją z dziadkiem. Kojarzyłam się z domem, z ciepłem, z wizytą u dziadków. Kiedy już sama nauczyłam się czytać, czytałam ją non-stop. Wszędzie ją ze sobą zabierałam. I zobaczcie, mimo czasu nadal ją mam. Przeczytam Wam dzisiaj jej fragmencik. Wygląda karta początkowa. Zawsze podobały mi się te postaci. Tutaj widzicie tytułową nadzieję. Poniżej jest kuchcik. Pod nim obrazek księżniczki ślicznotki. A na samym dole jest król. Posłuchajcie. Była sobie śliczna kraina, zwana krainą czekoladowej rzeki. Nazywała się tak dlatego, że w jednej rzece zamiast wody płynęła pyszna, słodka czekolada. Czekolada ta była zawsze ciepła. Także wszystkie dzieci z tej szczęśliwej krainy co dzień do tej rzeki przychodziły z różnymi dzbanuszkami, garneczkami i nabierały sobie czekolady, ile tylko chciały. A potem ciągle paluszki oblizywały. Ciekawe, czy Wy też byście tak robili, gdyby koło Waszego domu płynęła rzeka czekolady. Ja lubię czekoladę. A Wy? W krainie tej była wieczna wiosna. Było tam pełno ogrodów, w których kwitły najpiękniejsze kwiaty i dojrzewały najśliczniejsze owoce. Wszystkie domki w tym szczęśliwym kraju były zrobione z tektury i ozdobione
kolorowymi bibułkami. Krainą tą rządził król Karmelek Wielki I. Mieszkał on w cudownym tekturowym pałacu wraz ze swoją najmilszą i najukochańszą córeczką, Ślicznotką. Jak przystało na tatusia, opiekować się nią musiał. Ślicznotka miała wszystko, czego dusza zapragnie. A więc miała tuzin pokoików, w których ściany bibułkowe lśniły wszystkimi kolorami tęczy. Miała mebelki z czekolady, czekoladowe szafki, czekoladowe stoliczki. Miała zabawek wiele, a więc i pajacyki z pierników, prosiątka z marcepanów. Pokażę Wam teraz, jak wyglądała czekoladowa rzeka. Czekoladowa rzeka była prawdziwą rzeką. Miała też 6 pani niań. Pierwsza pani niania od pokoików sprzątania. Druga pani niania od mycia i ubierania. Trzecia pani niania od loczków fryzowania. Czwarta pani niania od sukien haftowania. Piąta pani niania od bajek opowiadania. Szósta pani niania od kwiatków podlewania. Wszystkie panie nianie pracowały przez dzień cały i koło Ślicznotki się krzątały. Pierwsza pani niania nosiła biały czepeczek i 15 ściereczek. Cały dzień chodziła i porządki robiła. Chodziła i odkurzała. Wszystko na miejscu ustawiała. Druga pani niania cały dzień bez mała Ślicznotkę w nowe sukienki przebierała. Przymierzała, zapinała, lusterko pokazywała. Trzecia pani niania fryzowała loczki, zaplatała warkoczyki, czesała, rozczesywała, jak tylko najlepiej umiała. Czwarta pani niania nici kolorowe miała, sukienki wciąż haftowała. Uhaftowała ich pełną szafę. Były tam różne, kreciaste, pasiaste, z kwiatuszkami, z wstążeczkami, w kółka zielone, w groszki czerwone, w piórka złociste, kwiatki srebrzyste. Opowiedzieć nie potrafię, ile ich wisiało w szafie. Piąta pani niania wciąż myślała, myślała i co wieczór nowe bajki opowiadała. O złotych kaczuszkach, cudownych kamuszkach, o podróżach, o łódkach, o wędrownych kogutkach. Królewna słuchała, słuchała i smacznie zasypiała. A szósta pani niania była jak gołąbek biała i kwiatki podlewała. A dużo było kwiatów w ogrodzie królewny. Niania konewką je podlewała i tak im śpiewała. Ej, wy fiołki i róże, rośnijcie jak najdłużej. Ej, wy różowe stokrotki, rośnijcie dla naszej Ślicznotki. Ej, wy liliowe maczki, rośnijcie dla królewskiej jedynaczki. Kwiatki wypijały chwciwie wodę z konewki i pachniały różowo, makowo, stokrotkowo i liliowo. Wszystkie nianie
mówiły do królewny najczulszymi wyrazami. Pierwsza mówiła: moje ty złotko. Druga: moja ty stokrotko. Trzecia: mój ty kwiatuszku. Czwarta: mój ty pończuszku. Piąta: mój ty aniołeczku. Szósta: mój ty fiołeczku. Ale królewna zawsze grymasiła, zawsze nadąsana chodziła, a to jej tego brakowało, a to tamtego jej było za mało. A że król Karmelek ślicznotkę kochał, wciąż się martwił i szlochał. Pewnego razu piąta pani niania opowiedziała królewnie bajkę o niebieskim okręcie, dalekiej północy i zaczarowanej wyspie. Strasznie się ta bajka królewnie podobała. Pobiegła zaraz do starego króla i mówi: tetuńciu Karmelku, nie odmówisz chyba swojej ślicznotce takiej małej przyjemności. Chcę pojechać w daleką podróż niebieskim okrętem na zaczarowaną wyspę. Król Karmelek aż oczami zamrugał z rozpaczy i wyrwał sobie 4 włoski z brody, co było oznaką wielkiego zmartwienia. Skądże ja wezmę okręt niebieski, curunciu? Spytał. A kto będzie strzegł czekoladowej rzeki, gdy pojadę w kraj daleki? Kto będzie domki tekturowe budował, gdy ja będę sobie wędrował? Kto będzie szkoły stawiał dla dzieci, gdy ja będę jeździł po świecie? Ślicznotka, słysząc te słowa, zrobiła się ze złości punsowa. Nóżką tupnęła i na głos krzyknęła: hola, nic mnie to nie obchodzi. Ani szkoła, ani dzieci, ani czekoladowe rzeki. Wszystko to przejmuje mnie wstrętem. Muszę pojechać na wyspę ślicznym okrętem. Nie ścierpię żadnej odmowy. Na jutro okręt ma być gotowy. Jeżeli jesteście ciekawi, co się dalej działo w królestwie, w którym płynie czekoladowa rzeka, którym rządzi król Karmelek Wielki Pierwszy i gdzie mieszka jego córka ślicznotka, wpadnijcie za tydzień. Poczytamy dalszą część. A teraz chciałabym Wam pokazać książeczkę dla najmłodszych. Książeczkę, której serię wydało wydawnictwo Tekturka. Książeczki, które dzisiaj chcę Wam pokazać, mają taki niewielki, kwadratowy format i opowiadają przygody małego Gabrysia. Gabryś to bardzo wesoły i sympatyczny chłopiec, który lubi się bawić. W serii mamy opowieść o Gabrysiu w lesie, o Gabrysiu, który wyjechał na wieś, o Gabrysiu, który przeżywał przygody nad jeziorem. Możemy też odwiedzić Gabrysia w jego własnym domu. Dzisiaj zaproszę Was do Gabrysiowego lasu. Postaram się Wam pokazać, co chłopiec spotkał w lesie i co takiego się wydarzyło. Gabryś przyjechał dzisiaj do lasu.
w lesie jest dużo drzew. Chłopczyk chowa się przed mamą za drzewami i... A kuku! Woła i wybiega roześmiany. Uwielbia taką zabawę. A co to? Gabryś coś znalazł. To szyszki i kawałki suchych liści. Chłopczyk ułożył swoje skarby na ławeczce. Zebrał też kwiatki dla swojej mamy. Gabryś odkrył świetną zabawę z suchymi liśćmi. Trzeba wziąć je w rączki, jak najwięcej liści i hop! Podrzucić wysoko! Po chwili chłopczyk dostrzegł coś ciekawego. Coś, czego nigdy jeszcze wcześniej nie widział. To mech! Jaki mięciutki! O, bardzo duże! Co to? Zawołał Gabryś. To też drzewa, ale już ścięte. Można tu zobaczyć, jakie wielkie mają pnie, wytłumaczyła chłopczykowi mama. Gabryś wdrapał się na jeden z takich wielkich pni. Ale w lesie jest dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia. To była wspaniała, ale męcząca wycieczka. Czas wracać do domu. Książeczka o Gabrysiu jest dostępna także do kupienia w pomysłowym kufrze oraz do zamówienia. Specjalnie dla Was cena dostawy jest zerowa, jeżeli odbierzecie swoją książeczkę w pomysłowym kufrze. Zapraszam Was serdecznie za tydzień na poczytajkę. Będziemy dalej mówić o Gabrysiu i chcecie bajki? Oto bajka. To była właśnie poczytajka.